Siema, na moim liście, jestem Maraz, witam was w kolejnym już piątym odcinku. Zagrajmy The Elder Scrolls Total War. Okej, więc tak. Co my tu mamy? Tu mamy niskie podatki, ale dobra. Za turę będziemy kombinować z lepszym zadowoleniem i spróbujemy wyciągnąć naszą armię i ruszymy na Tormar. Chyba że jeszcze może jedną armię bym sobie skombinował. Z takich no innych oddziałów. Tu mamy wysokie podatki, co myślę, że byśmy też mogli troszeczkę ukrócić i zostawić jakieś tam oddziały, resztę oddziałów, żeby wyskoczyć właśnie na tą cholerną wielką osadę. Kandydat do adopcji, kolejny elf dla podskoncentury. No spadliśmy, tam Real Empire nas troszeczkę wyprzedziło. Okej, okay, to się troszeczkę pobudowało. A my z hajsem tutaj spadliśmy teraz, bo poszła kolejna budowa. Ale to nie zmienia faktu, że możemy wyciągnąć jakąś tam grupkę. Mamy niskie podatki. A tak i tak muszę to atakować. Tu mamy masę generałów, gdzie no, większość bym mógł sobie wyciągnąć. Oni tam jakoś tam znacznie nie wpływają na nasze powodzenie, a tu możemy sobie zaatakować. 901. Właściwie ten to jest dobrze doświadczony. Nie wiem, czy to atakować, czy tutaj stoimy cały czas. Dobra, może zróbmy tak. Co ja tu mogę wyciągnąć? Armia. Wyciągniemy sobie pełne oddziały. Niech oni tam ubiegają. O, nawet się troszeczkę powiększyło. Fajnie. 105, dobra. Okej, tu może jeden generał wyciągniemy. Ja bym chciał sobie dorzucić. O, w taki sposób. Okej, a tutaj z tego miasta weźmiemy sobie niskie podatki. Armia. Czy ja mogę wciągnąć tę całą brygadę? Mogę, jeszcze są niskie podatki. Okej, weźmiemy normalne. Z wami wyjdziemy tu za dwie tury. Tu mamy lidera frakcji. Mnie bardzo cieszy. I wtedy byśmy sobie te oddziały jakoś przerzucili i byśmy mieli też tu możliwość atakowania tych miast. Dwóch ostatnich, które mi są bardzo mega potrzebne. Tu mieliśmy generała. Yes. Marching, sir. Okej, chciałem wieżę strażniczą. Nothing shall escape your notice in these lands, my lord. Nothing shall escape your notice in these lands, my lord. Nie wiem, czy będę cię tłukł z powrotem. Dobra, tu niech idzie. Odkryjemy sobie resztę tej mapy. Dobra, kolejna tura. Teraz trochę nasze finanse się uszczuplą, bo... A, zapomniałem o dyplomacie, patrzcie, cholera. On gdzieś tutaj siedział. Sire. Without question, sire. Yes, sire. Without question, sire. Dobra, to jest tutaj zwiedzaj. Okej, okay, elfy się tłuką. Dobra, git. Ostatnie wydatki robimy. Tu się powinno zacząć budować, tak jak myślałem. Hail my king! Okej, dobra, jeszcze jedna tura, poczekamy chwilę. Oddziały, co mnie bardzo cieszy. Czy ja tu mogę zarządzić jakąś rekrutację? Tak mogę. To właściwie czemu by nie zrekrutować pór oddziałów? Czy zawsze się coś przyda ciekawego? Yes. Właściwie tutaj moimi... Nie będę jako tako ich na hama. Bo to nie ma najmniejszego sensu. Okej, zaczynałem 23 po nagrywać, żebym pamiętał.
Zrobiliśmy 25. 25 do pół godziny. Za 5 muszę jakoś liczyć. Hail my king! Assembling a mighty host of your troops, sire. Orders. Przyjmiemy jeszcze parę oddziałów. Ile wydumacie siły? Hail my king! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć oddziałów. Jestem ciekaw, czy mogę całą szóstkę wyciągnąć. Sire. Yes. Mogę. Hail my king! As you will, my king, to battle. Utrzymujcie siły. Hail my king! By your will, sire, we shall engage. Myślę, że możemy spróbować na automacie. Chociaż bitwę by się przydało poprowadzić. Dobra, utrzymajcie obrężenie. Hail my king! As you will, my king. Dowalić drabin, będziemy atakować szturmy drabinami. To raz, dwa. Tam się oddziały rekrutują. Mamy małe podatki, no dobra. Będzie więcej do zadowolenia, tym lepiej. Za trzy tury to spokojnie sobie poczekam. Oni powinni do nas wyjść. Hajsu, co nie miara, także nalajcie. Znowu o dyplomacie zapomniałem. Dobra, trzeba będzie jakoś pocisnąć z tematem tamtej jakiejś, nie wiem, misji. Ile to? 10 tur jeszcze. Yes, my lord. Without question, sire. Yes. Is there something to discuss, mein guter Mann? Terada links, map informations. I doubt the Kaiser will be happy that I have goodbye, my okay, mamy kolejne. Kolejne dochody. Your Majesty. Mamy też mapy informacji, co mnie bardzo cieszy. Dobra, wysyłamy naszego dyplomaty dalej. Tomorrow's journey planned out, sire. Nie, po prostu potrzebuję te informacje o mapie. No co tu jest? No to jest nie, po prostu nieodkryte. Dobra, to jak tutaj są chyba... Chyba, ale nie jestem pewien. Rebeliancy miasta. Tomorrow's journey planned out, sire. Dobra, zobacz, tomorrow's journey planned out. Nie, chociaż to jest odkryte. No dobra, no to lecimy tam. W stronę... Your Majesty. Tomorrow's journey planned out. Wzgórz i Daggerfall. Okej, wy tu ile? Tura, tak? Tu na razie się nikt nie kłapie tego zabierać. Wszystko się pobudowało z hajsem. My no, będziemy stać, dobra. Hail my king! Hail my king! Okej, wolałbym wami pograć. Hail my king! By your will, sire, we shall engage! Mhm. Jak to wygląda? Jaka jest przewaga? 15 do 2. Dobra, polecimy sobie to automatycznie. Znaczy, automatycznie. Osobiście. I zaraz ich będę przekierowywał w stronę tamtych dwóch osad i się już zaczynamy tutaj utrzymywać. No w tamtych miastach będziemy prowadzić taką politykę ostro werbunkową. Okej, co my tu mamy? Taran frontalny atak. Drugi taran tym razem za nim postawimy. O, nawet generał może mieć drabiny. Zajebiście. Drabiny weźmiemy sobie z tamtej strony. Wszystkie. W zasadzie cały mur będziemy szturmować drabinami. Okej. A tu się powinny zmieścić te dwie wieże obrężnicze. Aha. No reszta w pogotowiu, my tu nie będziemy za bardzo czekać też. Luźny szyk. Do łuczników. Was tu rozmieścimy. No a reszta generalicja i cała brygada. Ten tutaj jest, widzę, że nie ma możliwości strzelania. To jest dosyć ciekawe.
Dobra. Start i lecimy z koksem. To jest ciekawe. Myślałem, że to mogę zaatakować. Okej. To teraz tak, ten taran do ataku. I lecimy teraz z drabinkami. Musimy tu całe zająć, jak będzie szło. Aha. O, to jest ciekawe. Tu się już nigdzie więcej nie utrzymamy. Dobra, no to chłopcy z drabinkami sztujmują resztę murów. A was każemy zostawić i wy się przegrupujcie tutaj. Dobra, nasi będą strzelać. Piękna wymiana ognia. Nie mają tu dużo łuczników, także no spoko powinno być. Nie, no powiem, że dosyć ciekawie się tutaj ustawił komputer sam. Sam w sobie. No wojska sprzymierzone mają centralnie prosto na pysk, nie? Zobaczcie to. Nic! Dowódca ma spokój. Agresywna polityka. Tu jeden dowódca sobie szturmuje. Dobrze, go tam wysłałem jako silnego generała. Dobra, drabiny dotarły już do murów. Bardzo pięknie. Dobra, reszta brygady niech idzie do przodu. Troszeczkę do przodu się upijcie. Dobra, was panowie. The ladders are now in place. Walls are no match for the valor and force of our arms. Też tu wyślemy do frontu. Do ataku. Taran dojechał. Our men have reached the gate with the battering ram. Dobra, zajebiście. Lord be praised. Our siege towers are at the walls. Our enemy have nowhere to hide now. No i pięknie. A jak tam nasz dowódca? Ej, bez kitu, nie? The ladders are now in place. Walls are no match for the valor. Świetnie. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Okej. Battering ram has done its work. The ladders are now in place. Zajebiście. Walls are no match for the valor and force of our arms. Dobra, no to teraz wszystkimi oddziałami walimy na sam plac. Biegiem. Oni sobie tam ze spokojem poradzą. Raz zahałtujemy. Our soldiers have proved their worth today. The enemy's walls belong to us now. Zajebiście, elegancko weszli. Our enemy have nowhere to hide now. No tylko się tych. Atakujcie resztę. Only half the enemy force remains. Ile straciliśmy? 3%. Our men have done well. The gates have fallen. Okej, kolejne mury upadły. Czy brama kolejna? Zajebiście.
Okej, wbijamy się. Wszyscy teraz się wbijamy. Tylko bez tych, co walczą. Szybciutko. Okej, zejdźcie tam, na tamtych. Nie, no fajnie. Zajebiście wyszło. Ci próbują mi tam wytłuc ileś jeszcze. No i złaście z tamtych murów. Dobra, weźmy tamtych. Ja sobie tu strzelajcie. To nie ma sensu. Teraz będzie ostrzał. By St. George, our men have slain the enemy general. Without him, his troops will lose their will to fight. Tłuk się na murach? A ci będą teraz stać. Nie, no to zróbmy tak, ja generałów sobie wycofam. Oni tak nie będą strzelać. Okej. Okej, bramy przejęliśmy. Trochę szkoda, wkurza ten pasek. Z czasem bitwy. Okej, no dalej, dalej pluci. Okej, podajcie się, póki macie okazję. Okej, wciśniemy się do miasta. My lord, we've lost control of the city. Nie będę się z nimi bawił. Okej, no liczebnik jest po prostu zadeptamy. No 4%, trochę ubili. Szkoda, że tamci się nie władowali od razu na plac. Dowódca chce wjechać? No dobrze. The enemy army flees the field. This is a clear victory. 163 to nie było duża strata. Myślałem, że więcej mi tymi łucznikami wybiją, ale... Ja na miejscu komputera broniłbym się możliwie jak najdłużej na murach. By God's will, we have tail, my king. Yes, my liege. Jak najkrócej. Command me, sire. Orders. Orders. Sire. Sire. Orders. Jak najkrócej. Orders. My lord. Sire. My lord. With honor, sire. Jak najkrócej. Jakby to dało radę. Hail my king! Jak najkrócej na murach, ale za to, żeby wydłużyć atak, ale kiedy dopiero by wróg podszedł pod same mury, bym szybko wycofał wszystkich do centrum miasta. Tak by to wyglądało. Dobra, lecimy na kolejną osadę. O cholera. No i się spóźniłem dwie tury. Nawet więcej. An order. Ale spoko. Czasem też tak bywa. Nothing shall escape your notice in these lands, my lord. As you command. Ale cóż. Może się uda. Ale to nie jestem pewien. Jeśli oni by odepchnęli, ja bym był happy, bo... zablokować port. Czy ja mam z nimi w stanie wojny?
Blockade the port, dyplomacja. Jesteśmy przeciw dedycznemu kultowi. To często są praktycznie. Czemu nie atakują? No. Hail my king! With hail my king! Dobra. Yes, my liege. Za turę będziemy atakować. Ile jest nasz tutaj generał od... Command me, sire! Marching, sir! If the enemy finds us here, stawiania wieżyczek. It won't be to their liking. Nothing shall escape your notice in these lands, my lord. Nothing shall escape your notice in these lands, my lord. Jedną tu jak najdalej, we go no further today. Nie, zdobędziemy. I jeszcze sobie rozkładamy tutaj już na tych terenach. Tak będzie najbezpieczniej. A teraz ekonomicznie będziemy się starać. No to są te roli potęgi. Jestem ciekawy, co będzie z otchłanią. Nie pamiętam, który turze oni przychodzili. Ten tyle do adopcji. Dobra, następny. Gdzieś komuś lojalność spada. No się trudno. Hail my king! As you will, my king, to battle. Hail my king! As you command, my liege. Dobra, poczekajmy. Laying siege, noble sire. We shall prevail in this siege. Się przydało zdobyć. No to jest mus potrzebny mi jak jasna cholera. Bo tu jest najmniejszy przesmyk. W tym miejscu. Ja bym sobie nagle założyć tutaj fort, żeby tych cholernych dedry nie puścić. A kolejne dwa forty bym mógł postawić tu jeden na tym brodzie. I jeden tu. Jesteśmy praktycznie uratowani. Dobra, kolejna tura. This is a brilliant spring and deadly trap, sire. Ła. Okej, pięknie. Jak tu z hejsem? O, jest dobra, jesteśmy teraz na samej dominacji. Hail my king! Czy będę chciał zdobywać to miasto? We shall engage! Dedry, no. Nie umali de facto, chciałem prowadzić każdą bitwę osobno. Tą Arentię trzeba było zdobyć. Mogę czasami nie zdążyć. A nie chciałbym tu się teraz wydawać w konflikt z... Hail my king! Czyli będę się utrzymywać? 8 tur, no długo troszeczkę. No czasem jakichś posiłków im nie dorzucimy. Chociaż właściwie nie. Dobra, to róbmy sobie teraz tak. Puce budowę. Stajnie barona i... Konstruktor balist. I czy ja mam tutaj jakiś zamek? Tu w Dusk nie. Tu mam kowala? Ej, tu nie mam kowala. To mi się nie podoba troszeczkę. No, to sobie jeszcze to jedno miasto rozbudujemy i by potrzebował jeden zamek do rozbudowy albo fort. Tu jest zamek, więc bardzo dobrze. I tu mogę już takie bardziej inne jednostki troszeczkę rekrutować. Dobra, to mamy tutaj trzy prowincje, takie efektywne do rozbudowy. Dobra. Co tu się wyprawia? Oni zdobyli to? Oby nie. Niech oni to cały czas oblegają. Dobra, git. Hail my king! As you will, my tak, king, mamy opuścić to obrężenie. Making camp here, noble sire. Dobra, szybciutko to sobie oprawimy z naszym... Nothing shall escape your notice in these lands, my lord. Nothing shall escape your notice in these lands, my lord. Jest nasz dyplomata. Czy ja go przestawiłem? Nie, ja go nie przestawiłem. Without question, sire.
Yes, sire. Okej, okay, lecisz tomorrow's na razie. Journey... Mam mały plan. Co do tamtego fortu. Na tej... Tylko żeby tam gdzieś się tam nie... Without question, sire. Nie odnalazło. You have news I should take to the Kaiser? Agreed. Until next time. Okay. Yes, my lord. Fajnie. Dobra, wszystko giemy na Dagger. Po króla do władcy naszego. Żeby nie było. An order. Planned out, sire. Kolejne miasto, na którym mógłbym znaleźć jakiekolwiek informacje. Okej, okay, na razie jesteśmy chyba z taką jedną z większych frakcji. Czy przegraliśmy jakieś? Nie, jeszcze żadnej bitwy nie przegraliśmy. Najważniejsze. Okej, okay, tu mamy te Kingdoms of Palantinskie, oni prowadzą wojnę. Z nikim, oni jest raczej tak spokojnie, oni tylko z tym nieumarłymi. O, Legion Deadly Cults i Rebelia. Dobra, to by tak w miarę wyglądało. Teraz tak, moi mili. Hail my king. Dobra, to sobie zostawimy na kolejną bitwę. No i myślę, że ich ten... Arenti zostawimy jakieś tam drobne siły. I praktycznie całą Puszczę Walną będziemy mieć dla siebie. Co mnie bardzo cieszy. Jestem z tego faktu cholernie mocno zadowolony. Your orders, sire. Dobra, no to cóż, moi mili. Command me, sire. Na kolejny odcinek będziemy mieć same bitwy do prowadzenia. Bo aż dwie się szykują. Jedna będzie o... Tarmar. I Arentia. Arentia będzie w pierwszej kolejności, bo to są małe siły. I szybko się wycofać tamte oddziały do króla, żeby on sobie tam poradził szybko z nieumarłymi i nie... nie dusić go. Za długo. Ale jeśli go zaatakują, no to też mam lekką szansę się obronić. Czyli no... możliwe niekoniecznie. Dobra. Tak więc już, moi mili, ja byłem Aras, to był Zagrem The Eluskus. Total War, odcinek 5. Komentujcie, oceniajcie i trzymajcie się. Do usłyszenia, cześć.